Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Zgorszenie może prowadzić do zwątpienia. Z gorliwości można przejść do pasywności w życiu. Wprowadzić człowieka, który wierzy w Boga, który wierzy Bogu, w stan zgorszenia, to tyle, co pozbawić go dziecięcego zaufania. To odebrać człowiekowi nadzieję na to, że jest możliwe życie bez udawania, bez obłudy, bez kłamstwa. Warto się zastanowić, w co ja innych wprowadzam, w jaką jakość życia, swoją postawą. Zgorszyć to przekonać do tego, że można udawać, można prowadzić życie podwójne, a równocześnie mieć dobre samopoczucie i zupełnie się tym nie przejmować. Usiłować także człowiekowi wmówić, że czarne jest białe, że inaczej w rzeczywistości, w której żyjemy, nie można inaczej. Można inaczej. Bóg mówi, że możemy żyć inaczej. Ten, który żyje inaczej niż Bóg od niego oczekuje, jest gorszycielem. Zgorszony to człowiek, który powoli wewnętrznie umiera, nie wierząc Bogu, nie wierząc innym ludziom, nie wierząc samemu sobie. Odszedł bowiem od zaufania słowom, które przyjął kiedyś za prawdę. Zgorszyć to pozbawić sensu, to, w co człowiek mocno wierzył, co kochał. Zgorszyć to ośmieszyć, to poniżyć wartości najświętsze. Być powodem grzechu wobec drugiego, to spełnić posługę kusiciela, czyli tego, który zwodzi. Gorszyciel to człowiek, który karmi drugiego tym, co jego niszczy. I tu ważne pytanie, czym ja karmię innych? Czy mnie coś, cokolwiek niszczy? Wówczas ta rzeczywistość, ona w jakiś sposób ze mnie się wyłania. Letniość życia, byle jakość, prowadzi do odrzucenia tego, co jest z Boga w moim życiu. Święty Paweł mówi w jednym z listów: patrzcie na świadków wiary. Gorszyciel to ktoś, kto przestał być świadkiem wiary, ponieważ tak wybrał. Pozbawić drugiego człowieka mojego entuzjazmu, jaki wnosi w życie wiara, to przeszkadzać mu zło nazwać złem, a dobro dobrem. Otóż zgorszyć to odrzucić w człowieku to, co jest w nim z Boga, a dać to, co nigdy nasycić nie może.